Siemanko, witam. Łapię pod samym brzegiem. Tu widać spowiczek. Poprzednim razem udało się wyjąć stąd 7 karpi. Jeden mi się zerwał. I co? Zwaliny. No i trochę drobnicy. Wszystkie karpiki też były malutkie, więc można powiedzieć, że drobne karpie. Brakowało im zawsze troszeczkę do wymiaru. Ale chodzi o to, że udało się i w dniu, w którym nikt nic nie łapał, udało mi się zwabić te ryby tutaj i faktycznie przez cały okres wędkowania je łapać. Więc jestem już zadowolony. Dzisiaj na próbę przyjechałem z zupełnie innym typem zanęty. Takim żwirowym. Tutaj jest 3/4 żwiru drobnego czarnego, wymieszanego z odrobiną zanęty, trochę melasy. I to melasy buraczanej. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w porównaniu z poprzednią śmierdzącą zanętą i melasą brasem. Nie widać, żeby się jakaś ryba spławiała bardzo. Coś tutaj skubało wcześniej delikatnie. O, teraz widzicie? Aj! Kurczę, to mógł być malutki karpik, ale coś już było. Dobra, zobaczymy za chwilę. Coś malutkiego, ale jest innego niż byczek. A, kroczek. I to prawdopodobnie tutaj wytarty, bo z tego co wiem, to takich małych nie wpuszczano nigdy. A. No ale lepiej takiego złapać maluszka, niż bawić się z tymi przeplatami i siup z przewrotką do wody, a ja muszę się poradzić z haczykami. Dobra, tak wyszło, że haczyk został w podbieraku gdzieś. Moi drodzy, no rano na rybkach, nie działo się zbyt wiele, ale mówię, zaraz się przygotuję i może jeszcze uda się skoczyć jutro albo pojutrze, tak na 2-3 godzinki. Wiadomo, teraz była burza, trochę się pogoda zmieni. Zobaczymy, jak to wpłynie na ryby. Czasem jest tak, że nie biorą, a czasami biorą po czymś takim. Zamierzam też tutaj wygrabić zaraz cały wybieg, ale robię to na dwa etapy, bo najpierw wywabiam wszystkie na zewnątrz, zamykam drzwi, otwieram wtedy kurnik i co? Mimo, że padało, to w środku było bardzo suchutko. Tutaj są trociny z odchodami. Wybrałem wszystko, nie przesiewam, po prostu wybieram wszystko. To pójdzie na kompost. Część na gnojówkę. To wszystko zaraz podzielę i będzie do rozdysponowania, że tak powiem. Jeśli chodzi o środek tutaj, no to można zauważyć, że wyścieliłem jakimś takim materiałem obiciowym, poliestrowym. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Może po prostu ułatwi mi to później wyjęcie tego i posprzątanie. A jak nie, to nie, no to będę dalej wybierał łopatą, a tą szmatę po prostu powyrywam. To tylko i wyłącznie o to chodzi. No i świeżutkie trocinki wysypałem. Mogło być troszkę więcej, no ale nie mam więcej, więc daję tyle, ile mam. I jak tylko skończę to, pokażę im, że mam jedzonko, przyjdę tutaj, one wskoczą do środka, a ja zamknę kurnik na zewnątrz. Coraz bardziej grzmi, coraz bardziej ta pogoda wygląda strasznie. I idzie taki, tam takie chmury pozawijane. Oby nie było gradu jak w zeszłym roku, bo ogród się już teraz nie pozbiera po czymś takim. Tak, zupełnie innej beczki, to na ten rok kupiłem klipsy takie plastikowe do podwiązywania pomidorów. I jak na razie wydaje mi się to strasznie genialnym pomysłem, bo zaczepiamy go przed rozgałęzieniem, taki klips. On zaciska linkę tutaj w tym narożniku, tym zawiasiku. Ściska tą linkę tak, że nie przesunie się góra-dół i zamykamy. I trzyma nam tego pomidora. I to jest fajne, bo to się okazuje, że to jest wielorazowe. I można to zrobić tak, że jedną ręką ciężko będzie, ale spróbuję. Jak lekko zgnieciemy, przyciśniemy to, to rozpinamy i można użyć po raz kolejny w następnym roku. No wydaje mi się, że to będzie genialne. No ale zobaczymy. 401 sztuk kupiłem za 45 zł, aby mieć darmową dostawę na Smarta. I mam nadzieję, że mi się to spisze. I będziemy
teraz używać właśnie takich klipsów. Śmierdzi tu gnojówką z pokrzyw, bo podlałem te kilka doniczek takich, co tak najgorzej, najjaśniejsze te papryki są. Zobaczymy, czy ściemnieją, czy im to coś pomoże. No a tak jak mówię, na razie czekam na burzę, bo coś czuję, że coś tutaj się szykuje. Wygląda co najmniej przerażająco ten masyw taki chmur, który pcha. I widać, jak to wszystko tak przepycha, tak? Jak one wyglądają tak monstrualnie i przerażająco. Słuchajcie, gdzieś tam grzmoty od czasu do czasu się pojawiają, ale się szybko przesuwa. No zobaczymy, oby nie było z tego jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. No po prostu jakby góry wyrosły ni stąd, ni zowąd przed oczami. Ja już słyszę lejący się deszcz, mimo że go nie widzę. Troszkę pogoda mi się zepsuła na sam wieczór. Leje tak od kilku minut. Pewnie jeszcze trochę popada. Niepokoi mnie tylko to, że kury nie uciekają do środka, tylko siedzą tak o. Jedna chyba tylko siedzi w środku na grzędzie, a pozostałe zostały na dworze i się tak nie ruszają. To jest dla mnie trochę dziwne, bo wydawało mi się, że potraktują taki deszcz jako jakieś sytuacje zagrożenia i uciekną z środka, a one tak nie bardzo. Zrobiła się wspaniała ulewa, ale już teraz tylko sobie tak kapie i dobrze, niech to jeszcze podleje, niech namoczy, bo taki duży, szybki, ulewny deszcz, no nie jest najlepszy, chociaż ja mówię, no najgorsze jest to, że mi tutaj zawsze te nagietki zmasakruje. Taka ulewa. No jeden będzie musiał się podnieść. Reszta jakoś da radę. I tyle w temacie. Dobra. Co się udało sprzątnąć? To się udało, reszta się wypierze po prostu na tym deszczu.